Cześć, witam Was z Parku Narodowego Loch Lomond. Jestem nad jeziorem o takiej samej nazwie i dzisiaj ruszam na szczyt o nazwie Conic Hill. Będą piękne widoki, góry, jeziora. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę, bo jest ze mną Milena. My jesteśmy tutaj i tą trasą będziemy szli na szczyt. Jakieś 10 minut spaceru za nami, jak widać już się zmęczyłem, a w międzyczasie gdzieś mi Milena zniknęła, więc pewnie będę musiał kilka minut na nią poczekać. Chwila przerwy i ruszamy dalej. Conic Hill jest miejscem, gdzie przy stosunkowo niskim nakładzie sił można podziwiać takie oto piękne widoki, które widać za mną. Jest to największe jezioro w Szkocji, czyli Loch Lomond, znajdujące się na nim wyspy, których jest kilkadziesiąt, no i góry, które znajdują się przy brzegu. Trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. Zresztą Loch Lomond to nasze ulubione miejsce w całej Szkocji. Byliśmy tutaj, nie wiem, na pewno bardzo dużo razy i bardzo chętnie tutaj wracamy. A Conic Hill znajduje się tam, więc tutaj nawet nie trzeba wchodzić na szczyt, bo wystarczy kilkanaście minut spacerku i można gdzieś na brzegu góry rozsiąść się z kocem, podziwiać Szkocję w najlepszej odsłonie. No ale Milena mówi, że będąc tutaj oczywiście musimy wejść na Conic Hill. Nie jest to daleko, bo od parkingu można się wyrobić w ciągu 20, czasem nawet 40 minut, jeśli tempo jest zbyt wolne. Więc ruszamy w drogę i za chwilę Wam pokażemy widoki z nieco innych miejsc. W górach nie byłem już kilka dobrych miesięcy, więc nie ma się co dziwić, że ta potencjalnie łatwa do zdobycia górka sprawia mi tyle problemów. Ale jestem już prawie na samym końcu ścieżki, więc kilka minut, trochę wysiłku i Conic Hill będzie zdobyty po raz chyba 8, o ile się nie mylę. Udało nam się dojść w komplecie. No i co Wam mogę powiedzieć? Widoki ze szczytu są piękne, widać wszystkie wyspy. W ogóle jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak wyglądają te wyspy, to kilka miesięcy, w zasadzie rok temu, dopłynęliśmy kajakiem na takie dwie wyspy i filmy z tej podróży można znaleźć na naszym kanale. Umieszczę link w opisie. Takimi oto pięknymi widokami będziemy dzisiaj kończyć. Żegnamy się z Wami, mamy nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia wkrótce. Na razie. Na razie.